A naszym następnym prelegentem jest profesor Damian Niewiński, który również pracuje w Instytucie Informatyki po drugiej stronie ulicy Pastera. Co więcej, jest tam dyrektorem Instytutu. Damian, wydaje mi się, że nie napisał bardzo wielu artykułów do Delty, ale za to nie byle jakie. Raz do roku jest przyznawana nagroda dziekanów za najlepszy artykuł. I taka nagroda została przyznana Damianowi parę lat temu, chyba w 2018 roku. W 2012, tak. I pierwsze zdanie w tym artykule, które bardzo lubię, brzmi: ten list uczyniłem dłuższym tylko dlatego, że nie miałem dość czasu, by napisać go krócej. Więc ja zakończę ten wstęp i tak, przekazuję głos. Tak, dziękuję Wojtku za wprowadzenie. Ja lubię ten artykuł. Tam kolejne zdanie to jest cytatem z początku przekładu Stanisława Wyspiańskiego z tragedii Cyd Korneja, która jest dość długą wypowiedzią. Czy twój ojciec na pewno to powiedział, czy nic nie ukrywasz, Elwiro? Tak mówi do służącej, a Wyspiański tłumaczył to, więc mówił. Proszę Państwa, ja mówię dzisiaj raczej jako logik, a więc tych suchych dolin na Antarktydzie, z środka oceanu, z galaktyk. Przeniesiem się na chwileczkę w środek swojego umysłu, żeby zrozumieć, jak myślimy. To znaczy, że coś rozumiemy, pamiętamy, wiemy. Prawda i informacja. No te słowa słyszymy codziennie. Czasami budzą kontrowersje, ale one mają też piękne teorie matematyczne, których tutaj troszkę dotkniemy. Nasza intuicja mówi, że one mają wiele wspólnego, ale nie są tym samym. W szczególności zdanie prawdziwe może nie być ciekawe, może nie nieść wiele informacji. Jest taka anegdota raczej głupawa, ale tutaj trochę pasuje o podróżnych, którzy lecą balonem, ale gdzieś zabłądzili, to znaczy nie było GPS-ów, i dostrzegli jakiegoś człowieka i pytają go, gdzie jesteśmy, a on po chwili namysłu odpowiada: jesteście w balonie. No i potem dalszy ciąg tej anegdoty mówi, że ten człowiek pewnie był matematykiem, bo się zastanowił, zanim odpowiedział, dał odpowiedź prawdziwą, ale całkowicie bezużyteczną. Ja myślę, że to nie całkiem tak jest. Ale pamiętam taką sytuację na jednej ze szkół matematyki poglądowej wspomnianego tutaj Marka Cordosa, gdzie po takim moim wykładzie na temat prawdy ktoś z publiczności, zresztą fizyk, powiedział, że ale jego nie interesuje, czy twierdzenie jest prawdziwe, tylko czy jest piękne. No dobrze, ale co z tymi zdaniami fałszywymi? No, w pierwszej chwili myślimy, że one tak po prostu dezinformują, ale nie zawsze tak jest. Czasami takie zdania przynoszą, może wbrew intencji mówiącego, jakąś informację. Czasami w sytuacjach dramatycznych. Ja nie jestem tutaj pierwszym mówcą, który cytuje Biblię, a jest ta sytuacja zilustrowana tutaj na obrazie Rembrandta, który też zainspirował piosenkę Jacka Kaszmarskiego. Ale właśnie to jest logiczna strona tej sytuacji. A więc człowiek imieniem Piotr jest indagowany ze względu na znajomość z pewnym więźniem i gwałtownie temu zaprzecza. I właśnie nie coś innego, tylko ta jego wypowiedź przynosi informację wręcz przeciwną, dlatego że Piotr używa dialektu, który wskazuje, że pochodzi z tej samej prowincji, co więzień. No dobrze, ale są też takie zdania, właściwie nie wiadomo, czy prawdziwe, czy fałszywe, jakieś takie zdania zagadkowe. To starożytność była rozmiłowana w takich historiach o wyroczni delfickiej, która, jak Państwo to słyszeli, dawała odpowiedzi takie niezrozumiałe, kompletnie od czapy, które ex post okazywało się, że trafiały w sedno. Na przykład cesarz Neron otrzymał ostrzeżenie, że powinien się lękać lat 73, na co stwierdził, że no to spoko, on ma teraz lat 30, więc może się oddawać uciechom. Ale w tym czasie już jego przeciwnik przygotowuje zamach stanu, o którym tutaj poeta Kawafis, to może Państwo to czytali pewnie w Quo Vadis, i wkrótce nowym cesarzem będzie Galba, liczący lat 73. No ale zostawmy może te zagadki. Wyłuskiwanie prawdy z informacji to jest też sprawa wiedzy, nauki.
czasami geniuszu. Jest taka historia, którą pewnie wielu czytelników Delty zna, znana anegdota o wspomnianym tutaj wcześniej Hardim, który odwiedzał swojego przyjaciela Ramanujana w szpitalu i tak trochę od niescenia rzucił, że przyjechał taką taksówką, takim nieciekawym numerze 1728, na co Ramanujan, który o liczbach wiedział chyba wszystko, powiedział, ależ to jest bardzo ciekawa liczba, to jest najmniejsza liczba, która da się przedstawić na dwa sposoby jako suma dwóch dodatnich sześcianów. Ta liczba zadała cały asumpt całej takiej teorii liczb taksówkowych i mogą Państwo w Wikipedii przeczytać, że ona ma jeszcze wiele ciekawych innych własności. No więc nie każda liczba ma taką anegdotę, ale możemy powiedzieć, że każda liczba ma w sobie jakąś ideę, która czyni z niej coś ciekawego. I zapewne jakbyśmy rozważali takie liczby w zasięgu naszej wyobraźni, to tak by było. No, ale co z takimi liczbami bardzo dużymi? To jest pokrewne takie pytanie, dlaczego pewne liczby można zapamiętać łatwiej niż inne? No bo mają pewną taką strukturę. No, na przykład taka liczba tutaj wypisana przeze mnie, można przedstawić ją jako kaskadę trójek. Ale dlaczego trójek? Wyobraźmy sobie 100 podniesione po taki 100 do i tak dalej, 100 razy. No to wszyscy z Państwa zapamiętali tą liczbę, chociaż przypuszczam, że jej liczba cyfr przekroczyłaby liczbę atomów jeszcze w świecie. Tak chyba tak, to nie trzeba z tylu. No tutaj inny przykład, bo niekoniecznie musimy pamiętać, co niekoniecznie znaczy trzymać w głowie. Tak? Może sobie pomagać komputerem i na przykład mieć program, który liczy cyfry, pewnie wielu z Państwa pisało kolejne cyfry liczby pi, no więc w razie czego sobie wygenerujemy taką liczbę. No więc możemy sobie myśleć, że rzeczywiście chyba każda liczba ma jakąś taką zasadę, która pozwoliła napisać ją w taki sposób krótszy. No ale liczb jest nieskończenie wiele, no więc może istnieje taka liczba, której już nie da się zdefiniować, powiedzmy w języku polskim, przez mniej niż 100 słów. No ale właśnie ją zdefiniowałem. No to jest paradoks. Tak? Paradoks Berry'ego, oczywiście on był w języku angielskim sformułowany. Nie trudno widzieć, że on się wziął z tego, że my użyliśmy pojęcia definiować, nie określając go i w dodatku w takim błędnym kole, definiując właśnie tą liczbę. Jak myślimy o definiowaniu, to trzeba myśleć o globalnej notacji, jako funkcji ze liczb naturalnych, powiedzmy jakieś teksty różnowartościowej. Jeżeli tak podejdziemy do zagadnienia, to zobaczymy, że już z samej jakby arytmetyki wynika, że musi być nieskończenie wiele liczb, dla których notacja jest praktycznie taka, jak ta znana notacja binarna, to znaczy jest większa niż logarytm tej liczby. Może przeszliśmy dowód, to niewiele razy dowód, no dostarczenie minimalnym założeniu o wielkości n. Weźmy liczbę kn, która jest najmniejszą taką, dla której ta notacja musi przekroczyć n. No, skoro jest najmniejsza, to znaczy, że wszystkie inne, wszystkie mniejsze miały notację krótszą. No, ale liczb ciągów bitów krótszych niż n jest, no tutaj jest policzone, 2 do n minus 1. No, ponieważ a liczb mniejszych od kn, jak liczb od zera, no to jest właśnie kn. Wszystkie one miały krótsze, wobec tego kn musi być mniejsze od 2 do n, czyli logarytm kn jest mniejszy od n, no ale notacja dla niego jest właśnie co najmniej n, no bo tak właśnie żeśmy dobrali to kn. No, ten dowód jest też w moim artykule. Zauważmy, że na przykład z tego dowodu można wydedukować zgodnie do znany Państwu fakt, że istnieje nieskończenie wiele liczb pierwszych. No bo przypuśćmy, że jest ich tylko m. No wobec tego każdą liczbę możemy zapisać, tak jak tutaj sugeruję, jako iloczyn tych liczb w potęgach beta. No ale wykładnik, no to Państwo to widzą, to łatwo widzieć, no najmniejsze liczby pierwsze to jest 2, no więc wykładnik to jest rzędu logarytm, najwyżej logarytm z tej liczby, ale my zapisujemy binarnie, więc to jest jeszcze logarytm z logarytmu. Wobec tego mielibyśmy notację, która jest na poziomie podwójnego logarytmu, wbrew temu przypuszczeniu, temu udowodnionemu spostrzeżeniu. Ale troszeczkę tutaj oszukuję, bo musimy jeszcze zadbać, żeby te ciągi się tak jakoś nie zlewały, ale to co do rzędu to nie jest dużo. Taką prawdziwie głębszą ideę, jak co to znaczy definiować, podał matematyk Andrzej Kołmogorow, który
tak mówię troszkę w tym naszym językiem, określił, że notacją, właściwą notacją dla liczby jest najkrótszy program, który tą liczbę może wygenerować. Na przykład liczba, która ma 2 do 10 cyfr, no jest bardzo duża, ale programik, który ją generuje, jest prościutki i mały. No ale ze spostrzeżenia, które zrobiłem, pamiętamy, że musi być nieskończenie wielu liczb, które mają ten logarytm, to znaczy, że jednak dla nieskończenie wielu liczb właściwie jedynym sensownym programem to jest po prostu write, czyli no, zawrzeć tą liczbę, no, coś podobnego, coś równie długiego. I Kolmogorow właśnie takie liczby uważał za losowe, no, nieskracalne, nie mające jakiejś w sobie idei. No to teraz wróćmy do tego pojęcia tytułowego prawda. No, teoria prawdy to jest logika, nauka o dochodzeniu do prawdy. To oczywiście jest temat na osobny wykład, ale taka towarzyszna logika ma takie kroki milowe, które chciałbym wspomnieć tutaj o trzech. No, George Bull, no, używamy tej wartości bullowskie codziennie, a Bull zrobił coś takiego, co można trochę porównać z tablicą Mendelejewa dla pierwiastków. Znaczy, wcześniej już logicy odkrywali prawa logiczne, ale Bull podał taką metodę, w której można wygenerować je wszystkie. David Hilbert, wielki matematyk, w pewnym sensie próbował podnieść ten program do całej matematyki, czy stworzyć system, który mógłby dowodzić, rozstrzygać prawdziwość hipotez matematycznych. Przesłanki były poważne. Obserwacja, że skoro nawet abstrakcyjna matematyka da się w końcu zapisać poprzez słowa, poprzez tekst, jako tekst, to znaczy, że naprawdę prawdziwość sprowadza się do analizy tekstów, czyli do takich obiektów skończonych, więc powinniśmy dojść do takiego algorytmu, który by rozstrzygał tą prawdziwość, ale okazało się, że nie. I taki wtedy młody logik Kurt Gödel no, zaprzeczył temu programowi Hilberta. Potem byli jeszcze inni, Alonzo Church, Alan Turing. Ale ja chciałem tutaj Państwu przedstawić taki szkic dowodu, który myślę, że możemy teraz zrozumieć, który później, wiele lat później podał Gregory Chaitin, matematyk amerykański, ale on wtedy, który niejako równolegle z Kolmogorowem stworzył tą teorię informatycznej złożoności, z tym, że Chaitin w tym czasie był uczniem liceum, czyli był w takim wieku jak tutaj większość z Państwa. I miał też takie właśnie idee. No bo, no oczywiście tutaj używam troszkę takich pojęć, no, z logiki matematycznej, których nie możemy do końca wyjaśnić, ale twierdzenie Gödla, no, ono mówi, że no, nie ma takiej teorii, która by dowodziła wszystkie prawdziwe zdania matematyczne, to znaczy, powiedzmy, wszystkie nawet prawdziwe zdania o liczbach naturalnych, że w każdej takiej niesprzecznej teorii istnieje taka prawdziwa własność, którą się w jakimś sensie da wyrazić w tej teorii, ale nie da się jej udowodnić. No więc spróbujmy podejść do tego tak, że przypuśćmy, trzeba to bogactwo teorii założyć, że ona potrafi wyrazić ten fakt, że program generuje liczbę. To teraz rozważmy taką własność, że k jest najmniejszą liczbą, taką, że najkrótszy program, który by ją generował, ma rozmiar n. A więc podobnie jak w tym wcześniej oglądanym dowodzie, tak? Taka liczba, no to jest funkcja, bo dla każdego n istnieje taka dokładnie jedna liczba kn. Istnieje nieskończenie wiele takich liczb kn. No i przypuśćmy, że dla każdej z nich się da udowodnić, że ona właśnie spełnia tą własność. No, wtedy moglibyśmy stworzyć taki program, który w taki trochę trywialny sposób, ale po prostu przeszukuje wszystkie dowody w tej teorii, mając dane n, przeszukuje wszystkie dowody w tej teorii, aż znajdzie dowód dla Kn, dla odpowiedniego Kn. No, to jest teraz taki program, który przypomina input, tak, tą liczbę n, ale ten program może jest długi, ale ma jakąś swoją długość. Jeżeli teraz do niego włożymy to n zapisane binarnie, to w sumie długość tego programu, tak na najniższej linijce, jest takiej rzędu logarytm n plus const, ale on właśnie ma generować liczbę Kn,
każdą liczbę, którą, dla której najkrótszy program miał mieć długość n. Sprzeczność, która odpowiada na pytanie Hilberta. Więc w jakimś sensie logika, siła logiki nie chwyta całej informacji o liczbach naturalnych. No tyle, dziękuję za uwagę.